Cześć, witajcie, jestem NoName, a to jest mój kanał Grywalnie. Witam was serdecznie w zapowiedzi nadchodzącej edycji kolekcjonerskiej z gry Metro. Zaraz wam ją przedstawię, ale na wstępie powiem, że jeśli ktoś nie subskrybuje kanału, to żeby zrobił to teraz i oczywiście, jeśli materiał się wam spodoba, zostawcie łapkę w górę. Wszystkie niezbędne linki związane z tą edycją do opisu na mojej stronie internetowej, jak i do działu z edycjami kolekcjonerskimi znajdziecie na dole w opisie, jak i w komentarzu. W komentarzu też znajdą się linki do zakupu tej oto edycji, jak i samej gry. Będę wdzięczny, jeśli zakupicie je właśnie z tych linków, bo dzięki temu ja otrzymuję drobną prowizję, za którą mogę się dalej rozwijać, a wy generalnie nie tracicie nic, ani nie płacicie dodatkowej kwoty. Warto na sobie powiedzieć, że premiera edycji zaplanowana jest na 22 lutego 2019 roku, tak więc moi drodzy, mamy jeszcze troszeczkę czasu, ale moim zdaniem warto się śpieszyć i już ją sobie zakupić. Jeśli chodzi o zawartość tej edycji, to mamy tutaj oczywiście bardzo ładnego steelbooka, który jest tłoczony, do tego mamy grę z przepustką sezonową. Edycja jest wydana oczywiście na PC, PS4, jak i Xbox One. Tak więc obawiam się, że gry na konsole będą właśnie w tym steelbooku i nie dostaniemy dodatkowego plastikowego pudełka. Mamy tutaj też ekskluzywny plakat i 33-stronicowy artbook, taki widać tutaj malutki, standardowy. I uwaga, całość będzie zamknięte w takim metalowym tłoczonym pudełko inspirowanym lokomotywą Aurora z gry Metro. Tak więc brzmi to bardzo ciekawie. Jeśli to będzie wszystko tłoczone i naprawdę będzie wszystko metalowe, jak jest tutaj w opisie, bo jak wiemy, nieraz opis nie odwzorowuje tego, jak jest naprawdę, to bardzo fajne pudełeczko może z tego wyjść. I jeśli będzie tak wyglądał jak na zdjęciu, naprawdę cudo. Może przejdźmy do najważniejszego. Ile to kosztuje? Tak więc, edycja kolekcjonerska, znaczy bardziej edycja limitowana tej gierki, z tej edycji na PC-ta została wyceniona w zależności od sklepu. Ja tutaj podaję ceny w sklepie konsole gry.pl, tak jak mówię, linki są na dole. Na PC-ta gra jest wyceniona z tą edycją na 280 zł, na konsole w zaokrągleniu na 320, gdzie sama gra na PC-ta kosztuje 180, a gra na PS-a 230, tak więc dodatkowo nam przyjdzie zapłacić, niezależnie na jaką platformę, 100 zł więcej za zawartość, który dostajemy, tak jak powiedziałem, artbooka ekskluzywny, plakat, metalowe pudełko, grę, przepustkę sezonową i tłoczony steelbook. Moim zdaniem naprawdę, naprawdę warto, bo cena jest bardzo niska. Zawartość jest moim zdaniem skromna, ale za to ładna. Tak więc naprawdę, moim zdaniem warto. Ja oczywiście edycję już sobie zamówiłem i zarezerwowałem. Znaczy robię tak, że większość edycji kupuję po prostu płatność przy odbiorze, mimo że ma premierę na przykład jak ta w marcu, znaczy przepraszam, w lutym. Bo wtedy nie wywalam teraz pieniędzy, tylko potem sobie na spokojnie zapłacę, a edycję już mam po prostu zarezerwowaną. I generalnie jeśli chodzi o tę edycję, moi drodzy, to byłoby tyle, ale nadchodzi październik i listopad i mamy tutaj bardzo, ale to bardzo dużo premier. W tym tygodniu przyjdą mi dwie edycje kolekcjonerskie z nowego Assassina. Potem prawdopodobnie pojawi się też edycja World of Tanks, na którą zastanawiam się, czy ją nie zakupić. W listopadzie mamy dwie premiery. Mamy premierę Hitmana, mamy premierę edycji specjalnej z Farminga. I uwaga, jeszcze w październiku oczywiście mamy Red Dead Redemption 2. Też zamówiłem właśnie edycję, tak więc naprawdę czeka nas sporo ciekawych materiałów. Mam nadzieję, że będziecie śledzić kanał i będziecie ze wszystkim na bieżąco. Tak więc jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!